Got it, tak? Keep silent, please. Okay. Dzień dobry, szanowni państwo. To jest kanał Historyczny Webinar, Historical Webinar. Mam na imię Władysław Jacenka i dzisiaj mamy temat dotyczący II wojny światowej i stosunków polsko-ukraińskich. Gościem naszym jest dr Mariusz Sawa, stypendiat polsko-ukraińsko-kanadyjskiej fundacji Kalina i przedstawia nam referat na temat Sahrein 44. Polskie podziemie wobec Ukraińców wiosna 1944 roku. Dzień dobry, panie doktorze, i zapraszam pana do słowa. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Dziękuję za zaproszenie po raz kolejny, że mogę wziąć udział w tego typu spotkaniu. Bardzo się cieszę, że państwo przybyli w takiej wirtualnej formie. I na początku chciałbym zaznaczyć, że wszystkie moje wystąpienia, wszystkie moje artykuły, które powstają o Sahryniu przez ostatni rok, powstają w ramach stypendium Polsko-Ukraińsko-Kanadyjskiej Fundacji Kalina i tekst książki, o której właśnie za chwilę powiem państwu, ma zostać przynajmniej zgodnie z planem ukończony do końca roku. Wszystko wskazuje na to, że on zostanie ukończony. Książka na ten temat, mam nadzieję, że przejdzie pozytywne recenzje, ewentualnie uwzględnię poprawki czy też sugestie recenzentów i książka ukaże się w przyszłym roku. Przechodząc do mojego wystąpienia, na początek chciałem powiedzieć, że od kilku miesięcy w takiej przestrzeni, powiedzmy, dyskusji, reklamy dla przyszłej publikacji posługuje się tytułem Pociski jak paciorki różańca. To jest taki nadtytuł, który wziąłem z jednego ze źródeł, ze wspomnień jednego z żołnierzy Armii Krajowej, który brał udział w ataku na Sahryn 10 marca 1944 roku, który atakując z rana, gdy było jeszcze ciemno, ukraińskie chaty i widząc świetlne pociski, skojarzył to z paciorkami różańca. I ten tytuł po prostu wybrałem z tejże relacji, ponieważ on doskonale ilustruje pewne kwestie związane z sakralizacją zbrodni, czy też sakralizacją sprawców i sakralizacją dyskursu na temat tego wydarzenia w tej części środowisk, które propagują taką heroistyczną wizję tamtych wydarzeń, ale o tym jeszcze będę mówił. Książka i moje badania naukowe dotyczą operacji Armii Krajowej i Batalionów Chłopskich, czyli akcji wojskowej, militarnej, dokonanej przez podziemne Wojsko Polskie w dystrykcie lubelskim Generalnego Gubernatorstwa, czyli pod okupacją niemiecką, w powiecie, głównie w powiecie hrubieszowskim, czy też na pograniczu powiatu hrubieszowskiego i dawnego tomaszowskiego albo okupacyjnego zamojskiego w dniach głównie 9 i 10 marca 1944 roku. Moja rozprawa, czy też moja książka została podzielona przeze mnie roboczo na trzy części. Pierwsza część historyczna dotyczy tak naprawdę, czy jest odtworzeniem, próbą odtworzenia tego czasu zbrodni.
czyli tych kilku czy kilkunastu tygodni z marca 1944 roku, ale także lat poprzedzających te wydarzenia i pokazująca, co zdarzyło się, jak wyglądał Sachryń i okoliczne wsie po marcu 1944 roku i po zakończeniu okupacji niemieckiej. Druga część, postanowiłem, że pozostanie w tejże książce jako właśnie druga część, bo miałem plany, że z tego drugiego rozdziału stworzę opowieść oddzielną, ponieważ ona różni się od pierwszej nieco stylem i tematyką. Styl jest bardziej publicystyczny, tematyka jest już postsachryńska, ale postanowiłem po rozmowach z wieloma osobami pozostawić jednak tę część dotyczącą pamięci, czy też sporu o pamięć wokół wydarzeń sachryńskich, bardziej dotyczącą współczesnych nam ocen tych wydarzeń. Postanowiłem zostawić to, tę drugą część jako taki rozbudowany epilog w swojej publikacji. Natomiast w części trzeciej chciałem pokazać w języku polskim, bo pierwotnie książka ukaże się w języku polskim, dokumenty polskie, ukraińskie, niemieckie, które dotyczą tego wydarzenia i które wydały mi się istotne dla zrozumienia i dla wniknięcia w szczegóły dotyczące tych wydarzeń. Będą to także dokumenty niepublikowane, chociażby relacje czy też zeznania świadków złożone w śledztwie Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, prowadzonego przez prokuratorów Instytutu Pamięci Narodowej w ostatnich kilkunastu latach, do których uzyskałem wgląd i uzyskałem również zgodę na publikację fragmentów tychże zeznań świadków, zarówno osób cywilnych, jak i uczestników tamtych wydarzeń, głównie żołnierzy polskiego podziemia. W swojej pracy nad tematem stosunku polskiego podziemia do ludności ukraińskiej na Chełmszczyźnie, historycznej ziemi chełmskiej, czy też w powiecie chrubieszowskim, to swoje badania opieram na referendzie źródłowej przeprowadzonej w różnych instytucjach. Korzystam także z dokumentów odnalezionych przez innych historyków, jak na przykład przez profesora Romana Wysockiego w przypadku Biblioteki i Archiwum Kanady w Ottawie, czy też w osób, które wykonały kwerendy dotyczące poszczególnych postaci z marca 1944 roku, jak chociażby badaczy, którzy korzystali z Centralnego Archiwum Wojskowego i przesłali mi dokumenty dotyczące na przykład Bereścia, czyli wsi, która została zaatakowana kilkanaście dni po Sachryniu. Badam dokumenty zarówno polskie, powojenne, kombatanckie, wspomnienia, relacje świadków ukraińskich, ale badam i tego dokonałem, że tak powiem, w ostatnich kilkunastu tygodniach. Źródła niemieckie, głównie policyjne, Policji Porządkowej, Policji Bezpieczeństwa, 3 Batalionu Policji Konnej SS, dokumenty z lat, z okresu wysiedleń od końca 1942 roku poprzez rok 43. na roku 44, czerwcu 44 roku kończąc, bowiem ta optyka niemiecka, niemieckie obserwacje, spostrzeżenia sytuacji politycznej, narodowościowej bardzo wiele wnoszą moim zdaniem do i uzupełniają ten obraz, jaki znamy zbrodni w Sachryniu, jaki znamy z relacji polskich, czyli o tej części osób, które atakowały Sachryń, jak i z relacji świadków składanych relacji w pierwszych dniach i tygodniach w Ukraińskim Komitecie Pomocowym w Hrubieszowie, które zostały później czy też powielane, czy publikowane w różnej formie przez kolejne, właściwie to na przełomie 80-tych, 90-tych lat i później chociażby w zbiorze dokumentów
Jurija Makara i innych publikacjach. Korzystam, przynajmniej pierwszym moim takim zamysłem, który staram się realizować, i to jest widoczne chociażby na przykładzie źródeł z Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej imienia Hieronima Łopacińskiego w Lublinie, korzystam ze źródeł najbardziej pierwotnych. Na przykład w tejże bibliotece znajdują się na przykład rękopisy relacji kombatanckich, które później były publikowane w różnego rodzaju publikacjach. Ja natomiast sięgałem do tych rękopisów, które moim zdaniem są najbardziej takie pierwotne i na nich można by się, nie są, że tak powiem, skracane, nie są redagowane, nie są w jakiś sposób w późniejszych latach zafałszowane, więc sięgałem do tych pierwszych wersji źródeł. W ogóle te źródła dotyczące Sachrynia zbieram tak naprawdę od 2014 roku, ponieważ stamtąd pochodzę, z okolic Sachrynia pochodzę, więc tutaj się z tym swoim punktem widzenia własnym jako historyka autochtona nie kryję, aczkolwiek chciałbym, żeby to nie przysłaniało głównego tematu moich badań. I te źródła na początku zbierałem w taki sposób amatorski, hobbystyczny, można powiedzieć, chcąc się po prostu dowiedzieć, jak wyglądały tamte wydarzenia z różnych punktów widzenia. W trakcie pracy nad książką w ostatnich kilku miesiącach udało mi się zdobyć również kilka relacji, odezwało się do mnie kilka osób z drugiego, z trzeciego pokolenia głównie, potomków zarówno ocalałych, jak i osób atakujących Sachryń, potomków żołnierzy polskiego podziemia, które przekazały mi zarówno relacje, jak i swoje wrażenia, swoje przemyślenia o pokoleniu ich ojców czy dziadków oraz dokumenty, ikonografie w postaci różnego rodzaju zdjęć. Chcę, żeby książka, publikacja była bardzo bogato ilustrowana. Zamierzam wykorzystać wszystkie zdjęcia, które mi się udało zebrać przez ostatnie lata. Z takich głównych tez, głównych problemów badawczych, które chciałem poruszyć i dzisiaj Państwu w pewien sposób zarysować, chciałbym wymienić następujące zagadnienia. Nie wziąłbym się za pisanie tej książki, gdyby satysfakcjonowała mnie historiografia dotycząca tej tematyki, jaka obecnie funkcjonuje w obiegu naukowym, czy w Polsce, czy na Ukrainie. Są oczywiście wzorcowe publikacje, które prezentują podstawowe problemy związane z atakiem na Sachryń, z tak zwaną akcją na Sachryń z 10 marca 1944 roku. Pierwszymi polskimi takimi publikacjami, które jakoś zbiorczo starały się podejść do tematu, oczywiście poruszając różne inne zagadnienia, była chociażby kultowa, można powiedzieć, publikacja w kręgach kombatanckich Łuny nad Huczwą i Bugiem. To jest pierwsze wydanie bodajże z 92 roku, która jest eksploatowana po dzień dzisiejszy. Czasem eksploatowana jest również tak bezrefleksyjnie, można powiedzieć, pod kątem propagowania tej narracji heroistycznej czy heroicznej. Natomiast to jest taki pierwszy zbiór, można powiedzieć, relacji dotyczących konfliktu polsko-ukraińskiego, tutaj będący w obiegu kombatanckim i także naukowym w Polsce. Publikacją, której nie można pominąć, jest Ukraińskie podziemie doktora Mariusza Zajączkowskiego sprzed kilku lat, który w jednym z podrozdziałów tejże publikacji omawia przyczyny i dość szczegółowo omawia przebieg tak zwanej akcji na Sachryń, podaje tło polityki niemieckiej, polityki polskiej. Natomiast, jeszcze w ostatnich tygodniach wyszła publikacja, która w sposób drobiazgowy prezentuje straty ukraińskie nie tylko z Sachrynia, ale także najbliższej okolicy. Publikacja pod redakcją profesora Igora Hałagidy i Mirosława Iwanyka, która ukazała się we Lwowie.
I to jest najpełniejszy z wzorowym wstępem, najpełniejszy spis ofiar konfliktu polsko-ukraińskiego, ale nie tylko polsko-ukraińskiego, ale także ofiar niemieckich z lat okupacji niemieckiej. Natomiast i tak naprawdę moim zdaniem bazująca na najlepszej podstawie źródłowej, bo źródła, które do tej pory były wykorzystywane zarówno w takim publicystycznym, popularnym dyskursie o akcji na Sachyń, moim zdaniem były dość jednorodne. To były z jednej strony po ukraińskiej stronie relacje, powielane wielokrotnie relacje, znane w różnych publikacjach, relacje osób ocalałych, a z polskiej strony z kolei relacje kombatanckie, z których wybierano tylko to, czy wybiera się nawet obecnie, tylko to, co przystaje do wersji żołnierza Wojska Polskiego, podziemnego Wojska Polskiego, bohatera, relacje podtrzymujące etos obrońcy żołnierza, obrońcy ludności cywilnej, nieskalanego krwią niewinnych cywilów. Dlatego też sięgnąłem, tak jak już powiedziałem kilka minut temu, sięgnąłem między innymi do zeznań świadków ze śledztwa IPN, ponieważ one zawierają dość bogaty, zróżnicowany, ciekawy zasób źródeł, biorąc pod uwagę chociażby tylko te relacje kombatanckie. Z relacji czy z zeznań świadków żołnierzy polskiego podziemia wyłania się obraz dość złożony, zarówno pod względem, szczególnie pod względem ocen tego wydarzenia. Nie tak jak w Polsce się tutaj, prawda, środowisko na przykład Sławomira Zawiślaka ze Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość propaguje. Pojawiają się tam bowiem relacje, które mówią wprost o tym, że cywilów właśnie mordowano, że cywilów co najmniej zabitych cywilów widziano. Pojawiały się też relacje, których się nie cytuje w Polsce, bo one nie przystają do tej wizji żołnierza obrońcy. Pojawiały się relacje, w których kwestionuje się wydanie przez jednego z dowódców, Zenona Jachymka, pseudonim Wiktor, wydanie przez niego rozkazu o niezabijaniu cywilów, czy też poddaje się, można powiedzieć, wątpliwość niż kwestionuje. Dlatego też chciałem się przyjrzeć na podstawie tych źródeł, do których dotarłem, a starałem się dotrzeć do wszystkich źródeł na temat zbrodni w Sachryniu, żeby szczegółowo przyjrzeć się w tej mikroskali zarówno Sachryniowi, jak i okolicznym wsiom, których dotknęła akcja z 10 marca 1944, przyjrzeć się kilku powiedzmy etapom, czy też pokazać poprzednie lata, zarówno w politykę polską, polskiego państwa sprzed II wojny światowej, politykę czy przejawy polityki asymilacji państwowej i asymilacji narodowościowej, która była obecna w Sachryniu i okolicy, a także politykę niemiecką, o czym już powiedziałem, ponieważ polityka niemiecka... Mam czegoś bardzo ważnego. Mam. Polityka niemiecka, przynajmniej z tych kilkunastu miesięcy roku 43, bardzo ciekawie, czy też relacje, czy przekazy, meldunki niemieckie z tego okresu bardzo wprowadzają taki, można powiedzieć, nieobecny w powszechnej świadomości obraz relacji narodowościowych. Co się okazuje, dla Niemców problematyka polsko-ukraińska czy polsko-ukraińskiego konfliktu, jak zresztą zauważają autorzy książki Ukraińskie straty, czyli profesor Hałagida i Mirosław Iwanyk, zauważają, że sprawy narodowościowe polsko-ukraińskie nie były dla Niemców pierwszorzędne. I to doskonale widać. No, tu można też walczyć z pewnego rodzaju mitami obecnymi w polskim dyskursie na temat akcji na Sachyń. Jednym z takich mitów jest na przykład to, że przyjmuje się za pewnik, że Ukraińców w Sachryniu 10 marca spotkała słuszna kara za
kolaborację z Niemcami. Tymczasem z niemieckich relacji, z niemieckich źródeł wynika, że tak naprawdę ludność ukraińska, zarówno ludność ukraińska, jak i polska, szczególnie właśnie po wysiedleniach i po pierwszym półroczu roku 1943 była do Niemców bardzo sceptycznie i niechętnie nastawiona, zwłaszcza na wsiach, gdzie ta propaganda z tych, powiedzmy, propaganda nie docierała tak silnie jak do ludności miast i ludność cywilna była bardziej podatna, co ciekawe, na wpływy komunistyczne czy też podziemia, powiedzmy, polskiego, niż na jakąkolwiek współpracę z Niemcami. To też warto, myślę, podkreślić i o tym opowiedzieć. Kilka innych problemów, które będą obecne również w mojej publikacji, które chciałem poruszyć i w jakiś sposób spróbować postarać się je wyjaśnić, to jest język opisu tamtych wydarzeń. Czy możemy mówić o akcji na Sachen jako odwecie właśnie za zbrodnie ukraińskich nacjonalistów, chociażby czy ukraińskich policjantów w służbie niemieckiej na ludności polskiej, czy akcja polskiego podziemia, operacja polskiego podziemia była odwetem, czy była odwetem słusznym, czy uderzyła faktycznie w tych, którzy tych zbrodni dokonywali, czy tych zbrodni faktycznie było aż tak dużo, żeby zaangażować 2000 polskich partyzantów, ponieść niemałe koszty organizacyjne i zamordować jednego dnia ponad 1200 osób. Czy to była akcja, która miała czemuś zapobiec, czyli zapobiec chociażby wejściu na te tereny i czy faktycznie ona zapobiegła wejściu na te tereny ukraińskiej powstańczej armii? Czy była to zbrodnia wojenna i czy to było ludobójstwo? Nie wchodząc, bo nie jestem prawnikiem, jestem historykiem, nie wchodząc w te zawiłości prawne, staram się nazwać te wydarzenia z jednej strony po imieniu, ale z drugiej strony tak, żeby te słowa, których używam do opisu tych wydarzeń, oddawały istotę sprawy. Chciałem także w swoich badaniach zróżnicować czy pokazać różnorodność spojrzenia na i postaw tych, którzy atakowali. W narracji martyrologicznej z punktu widzenia ofiar, i trudno się dziwić, z punktu widzenia ofiar atakujący są nazywani bandytami, natomiast z punktu widzenia atakujących są nazywani bohaterami, obrońcami. Dlatego też chciałem pokazać, że i tak zresztą wychodzi, czy też wynika z tych źródeł, które przebadałem. Oczywiście polscy żołnierze w Sachryniu zabijali cywilów w różny sposób. Zazwyczaj można powiedzieć nie bezpośrednio, bo wrzucali do piwnic, do schronów prowizorycznych, wrzucali granaty albo podpalając je, nie patrząc swoim ofiarom po prostu w oczy, ale zdarzały się także postawy empatii, a wręcz pomocy. I to zarówno ze strony polskich sąsiadów, nielicznych zresztą polskich sąsiadów już wówczas, bo Sachryń dotknęły wysiedlenia ludności polskiej, tam zostało kilka rodzin, między innymi wyznania baptystycznego, baptystów. Natomiast zdarzały się także postawy pomocy ze strony, czy też zaniechania mordowania ze strony żołnierzy Wojska Polskiego. Natomiast nie wytrzymuję jak gdyby krytyki nazywanie czy wrzucanie wszystkich atakowanych cywilów w Sachryniu do jednego worka i nazywanie ich zbrodniarzami czy też niemieckimi kolaborantami. No, sama skala zbrodni i wyniki badań wspomnianych przeze mnie dwóch badaczy wskazują, że ci ludzie nie mieli wiele albo nie mieli nic wspólnego z niemieckim aparatem represji. Owszem, kilkadziesiąt osób znajdowało się pod bronią i byli to zarówno policjanci, w samym Sachryniu mówię, byli to policjanci w służbie niemieckiej, którzy zresztą zbiegli zaraz w momencie ataku.
Byli to członkowie samoobrony, byli to prawdopodobnie dezerterzy z 5. Pułku Policji SS, być może członkowie Chełmskiego Legionu Samoobrony, ale na to tak naprawdę wielu dowodów, to są tylko domysły, wielu dowodów na to nie mamy. W każdym razie te przypadkowe kule, o których się mówi i często się usprawiedliwia, czy też umniejsza skalę zbrodni w różnego rodzaju publicznych wystąpieniach i spotkaniach, tutaj mówię na Chełmszczyźnie, na Lubelszczyźnie, to te trudno uwierzyć w to, że kule, które dotknęły, które zabiły cywilów, małe dzieci, kobiety i mężczyzn w Sachryniu i innych wsiach, były faktycznie przypadkowe. Zastanawiam się oczywiście, to jest takie podstawowe pytanie, które właściwie powinienem zacząć od niego, od postawienia jego na początku. Dlaczego Sachryń został zaatakowany? Myślę, że i to są moje wnioski z ostatnich dni, poparte pewnego rodzaju badaniami własnymi i obliczeniami. Sprawa jest dosyć prosta. W Sachryniu i okolicy było najwięcej ludności cywilnej. Uderzono w Sachryń dlatego, że tam w okresie w marcu 44 najwięcej było cywilów i obrona była najsłabsza. Nie uderzano, aczkolwiek starano się uderzać w wioski typu Uchrynów. Ostatecznie w Uchrynów nie uderzono, to jest kilkanaście, kilkadziesiąt kilometrów na wschód od Sachrynia. Nie uderzono chociażby na Bohorodyce, dzisiejszą Brodzicę, gdzie ukraińska obrona, ukraińskie podziemie i ukraińskie życie, takie publiczne, kulturalne, było najlepiej rozwinięte, było najsilniejsze, ponieważ tam można było napotkać na, można było przewidzieć, że opór będzie najbardziej zacięty i Bohorodyca na przykład znajdowała się w okolicy Hrubieszowa, więc ewentualna reakcja Niemców mogła być, tak jak w przypadku zaatakowanych Werbkowic, mogła być natychmiastowa i mogła przynieść niepotrzebne dla polskiego podziemia straty. W tej części postsachryńskiej, w tym rozbudowanym epilogu dotyczącym historycznych wydarzeń, ale będących obrazem tego, takich współczesnych dyskusji, współczesnych sporów na temat wydarzeń z marca 44, jest problematyka moralności i odpowiedzialności. Chciałem tutaj uporządkować, do tej pory tego nie zrobił, chciałem uporządkować pewnego rodzaju dyskusję na temat, kto za Sachryń jest odpowiedzialny i w jakim stopniu i w jakim wymiarze. Bardzo łatwo jest powiedzieć, że za Wołyń na przykład moralnie odpowiedzialna jest Ukraińska Powstańcza Armia czy kierownictwo Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów Bandery, za Sachryń moralnie odpowiedzialna jest Armia Krajowa i tak dalej. I tutaj właśnie sięgając do filozofii i jednej z dziedzin filozofii, jaką jest etyka, nauka o moralności, można bardzo łatwo dojść do takich wniosków, że moralnie odpowiedzialni za te zbrodnie byli ci, którzy tych zbrodni dokonywali, ponieważ zbrodnie czy też sumienie sprawców jest jednostkowe, indywidualne i tych win zbrodni się nie dziedziczy. Owszem, jest wymiar polityczny czy patriotyczny, gdzie istnieje możliwość pewnego rodzaju dziedziczenia czy też wzięcia za swoje czynów własnych dziadków, na przykład czy też poprzednich pokoleń, niekoniecznie rodzinnych, ale to już jest wymiar odpowiedzialności takiej państwowo-patriotycznej, powiedzmy. I tego myślę, że nie powinniśmy tego mieszać, tych porządków, tak samo z porządkiem, mieszać tego z porządkiem prawnym, czyli odpowiedzialności karnej, kto odpowiada, czy kierownictwo, czy poszczególni sprawcy. Dlatego staram się rozróżnić poziomy oceny, kto za jakie konkretnie czyny był odpowiedzialny, bowiem tutaj mamy taki
nieco chaos i bardzo, to jest bardzo takie nośne, publicystycznie, można powiedzieć, łatwo pewnego rodzaju sądy się głosi, a trudniej jest je później obronić, jeżeli ktoś przyjrzy się im dokładniej. Tak jest właśnie w przypadku moralności, winy, odpowiedzialności, ewentualnej kary, kto powinien za te wydarzenia ponieść. Chciałem pokazać także śledztwo, nie wdając się, śledztwo prowadzone przez prokuratorów IPN, nie wdając się w ocenę prawną tego śledztwa, aczkolwiek taka ocena z punktu widzenia historyka, ocena wiarygodności zebranych zeznań, czy też ocena rzetelności przeprowadzenia takiej ludzkiej, zwyczajnej rzetelności tego śledztwa sama się narzuca, można powiedzieć. Można oceniać, czy prokuratorzy IPN dobrze wypełnili swoje zadanie i czy na czym im zależało, czy faktycznie na ustaleniu sprawców i ustaleniu nazwisk, imion, nazwisk, personaliów ofiar, czy zależało im bardziej na takim uspokojeniu nastrojów społecznych, czy na polskiej racji stanu. Tutaj można się spierać. Moje pierwsze wnioski są takie, że nie dokonano, można powiedzieć, przeglądu, znaczy tych źródeł, których dotknięto, tych źródeł informacji, które starano się przesłuchać, tych osób, nie do końca wykorzystano tę okazję i ten potencjał. Nie zadano sobie jakiegoś większego trudu, chociażby w przesłuchaniu świadków z Ukrainy. Tam bodajże było słuchanych kilka osób. Poza tym prokuratorzy IPN-u zlecali przesłuchania świadków oraz osób z nimi spokrewnionych, ich dzieci, wnuków nawet, zlecali policjantom posterunkowym we wsiach położonych niedaleko Sachrynia, więc profesjonalizm czy też sposób wyczucia tematu pozostawia wiele do życzenia. Niemniej jednak te relacje zebrane w śledztwie zawierają bardzo, czy zeznania zawierają bardzo wiele ciekawych informacji, dlatego je trzeba pokazać. Chciałem pokazać także Sachryń jako nie tylko ukraińskie miejsce pamięci. W Sachryniu jest pomnik na grobie ofiar cywilnych, tych kilkuset osób, które zostały zamordowane w Sachryniu, więc mniej więcej w Sachryniu i kolonii, w samym Sachryniu 200 kilkadziesiąt, w Sachryniu i jego koloniach kilku to ponad 600. No nie jesteśmy w stanie powiedzieć, ile dokładnie osób spoczywa na cmentarzu w Sachryniu, ale chciałem pokazać także współczesne spory o miejsca pamięci, między innymi ten cmentarz, te mogiły, które znajdują się w Sachryniu, jak i na okolicznych cmentarzach, ale pokazać także Sachryń jako polskie miejsce pamięci, bowiem w maju 1944 roku jeden z oddziałów Ukraińskiej Powstańczej Armii zamordował kilkoro dzieci i zakonnicę rzymskokatolicką i Sachryń przez to w tej polskiej opowieści o tej wsi jest przedstawiany jako polskie miejsce martyrologii. Oczywiście zarówno Polacy i Ukraińcy mają prawo do pamięci, do pielęgnowania własnych wydarzeń z własnej historii i tutaj jak gdyby nie ma raczej konfliktu na tym polu, przynajmniej na razie nie było, aczkolwiek były konflikty wokół poszczególnych, pojedynczych miejsc pamięci, jak w przypadku tego upamiętnienia, czy też kształtu, formy i napisu na cmentarzu w Sachryniu. Sachryń wywołuje kontrowersje i spory również rozstrzygane, może nie na drodze sądowej, ale może na to jeszcze niestety przyjdzie czas, ale wywołuje doniesienia do prokuratury, chociażby w przypadku doktora Grzegorza Kuprianowicza ze strony ówczesnego wojewody lubelskiego Przemysława Czarnka. To jest też ciekawy wątek, który chciałem ukazać w jednym z podrozdziałów i tego nie chciałbym pomijać, ponieważ on skupia się na
paru takich mitach, paru takich, można powiedzieć, punktach, które nie do końca oddają istotę sprawy i nie ukazują całokształtu, nie ukazują całego tła i nie przybliżają nas do prawdy, a wręcz przeciwnie, służą konkretnym osobom do manipulowania historią w celach czy to walki politycznej, czy pozyskania elektoratu. Natomiast chciałem też pokazać, zwrócić uwagę jeszcze na jedną rzecz. I tutaj mam przy sobie coś takiego jak akafist świętym mucznikom ziemi chomskiej i podlaskiej, czyli akatyst ku czci świętych męczenników ziemi chełmskiej i podlaskiej. To jest taki przykład jednego z tych dyskursów, które w ogóle już nie są obecne, oprócz tego historycznego, naukowego, publicystycznego i politycznego, nie jest w ogóle obecny on w takim odbiorze społecznym, a istnieje. To jest opowieść kościołów, w tym przypadku cerkwi prawosławnej, opowieść o wydarzeniach z lat II wojny światowej. Ona ma konkretne cechy, ona się wzoruje na pewnych przykładach, czy na pewnych, na polityce wobec pamięci innych wspólnot wyznaniowych, nie tylko polskich, i jest, odnosi się do ofiar. Ofiary z Sagrynia, w tym przypadku głównie duchowni, którzy zginęli wiosną 1944 roku, zostali zaliczeni w poczet świętych męczenników ziemi chełmskiej i podlaskiej. Oni funkcjonują w takim obiegu cerkiewnym, liturgicznym, zarówno w Polsce, jak i w cerkwiach, które utrzymują łączność z polskim autokefalicznym kościołem prawosławnym, utrzymują łączność liturgiczną. Więc tak naprawdę to też jest jedna z takich opowieści niezauważalna dla nas historyków czy polityków chociażby, którą warto pokazać i warto o niej mówić. Chciałem jeszcze kilka takich uwag poczynić odnośnie kształtu przyszłej publikacji na temat Sagrynia. Tak jak wspomniałem na początku, ona ma być bogato ilustrowana. Starałem się dotrzeć do wszystkich źródeł ikonograficznych, także tych z końca XIX i początku wieku XX, by pokazać tą wieś od czasów sprzed 100 lat do czasów współczesnych, więc zebrałem różnego rodzaju mapy, zebrałem różnego rodzaju zdjęcia, także te dotyczące Sagrynia, jak i wsi okolicznych, które były atakowane przez Wojsko Polskie w marcu 1944 roku. Tu jest jeden z żołnierzy, jeden z weteranów wojny 1920 roku, Wasyl Romaniuk z Bereścia, z krzyżem Virtuti Militari, który zginął 21 marca 1944 z rąk Wojska Polskiego. On, były żołnierz Wojska Polskiego, zginął w Bereściu. Więc takie zdjęcia gdzieś tam w archiwach czy u prywatnych osób się znajdują i uważam, że powinienem je wykorzystać i pokazać. Otrzymałem również kilkadziesiąt fotografii z różnych źródeł z Ukrainy, pokazujących życie codzienne, czy też codzienność, po prostu codzienność mieszkańców Sagrynia i okolicy przed 1939 rokiem. To akurat w oczy rzucają się mundury Wojska Polskiego, akurat w prawym górnym rogu także mundury carskie. To byli ludzie, to byli obywatele Wojska Polskiego, obywatele państwa polskiego, którzy służyli w Wojsku Polskim przed II wojną światową. Walczyli w 1939 roku z Niemcami w szeregach Wojska Polskiego. Mieli swoje rodziny, mieli swoje, prawda, jakieś słabości czy sympatie polityczne, ale także zwykłe ludzkie, moralne rozterki i swoje szczęścia, które gdzieś tam się pokończyły w latach 40. To były całe rodziny, które ginęły po prostu od marca do jesieni 1944 roku. Tu między innymi Andrzej Stepanowicz Łysak, który zginął jesienią 1944 roku w tym samym lesie, w którym zginęła
siostra Longina Trudzińska zamordowana przez żołnierzy ukraińskiej powstańczej armii. Więc ten las jest takim wspólnym miejscem pamięci dla ludności polskiej i ukraińskiej. Niedawno rozmawiałem z panią z Malic, to jest wioska położona kilka kilometrów od Sachrynia. Zebrałem, nagrałem relację tejże kobiety, to jest jej dziadek, ona jest Polką, natomiast jej dziadek został zamordowany, gdy polska partyzantka, jego koledzy zresztą szli, wracali po spaleniu Sachrynia do Malic, a on jeszcze, gdy rodzina uciekła nad Huczwę, chciał wyprowadzić z obory zwierzęta i został wówczas zastrzelony przez znajomych kolegów z polskiej konspiracji. Dzisiaj spoczywa na cmentarzu w Malicach. To są oczywiście rodziny, osoby, które przekazały mi zdjęcia swoich bliskich, którzy zostali, ci, którzy ocaleli, zostali wysiedleni głównie wiosną 1945 roku z Sachrynia i okolicy. Tak jak już mówiłem, odezwały się do mnie także rodziny polskich partyzantów. Na tych fotografiach widać dom Rejmaków w Miętkiem. 9 marca 1944, gdy Zenon Jachymek szedł na Sachryń ze swoimi żołnierzami, w Miętkiem zatrzymał się i w tymże właśnie domu, w tym majątku tak naprawdę Rejmaków, pokazał swoim podkomendnym kilka zamordowanych osób, ciał, jeszcze nie zastygłych tak naprawdę, po to, żeby wzbudzić nienawiść, zredukować ewentualną empatię wobec tego, co miało się wydarzyć następnego dnia. A były to akurat ciała zamordowanych, co tak naprawdę Polaków, ale zamordowanych przez funkcjonariuszy ukraińskiej pomocniczej policji z Sachrynia, pod dowództwem, czy też pod takim nieformalnym przywództwem. Przepraszam, muszę sobie łyknąć wody. Były to osoby zamordowane przez Michała Struka. Michał Struk to był żandarm niemiecki pełniący służbę na posterunku w Sachryniu, który dokonywał tamże zbrodni. On był z pochodzenia, można powiedzieć, takim z pochodzenia był mieszańcem, Polakiem, Ukraińcem, zależy w jakich warunkach, w jakich okolicznościach działał, tak się deklarował jako Polak czy jako Ukrainiec. Natomiast co ciekawe, po wojnie on, który dokonał tej zbrodni w tymże właśnie domu Rejmaków, był księdzem rzymskokatolickim, polskim księdzem rzymskokatolickim, pełniącym posługę w jednej z rzymskokatolickich parafii na pograniczu Warmii i Mazur. I tym właśnie, tym tropem, gdy zacząłem tę sprawę badać, dotarłem, czy też potomkowie właścicieli tego domu dotarli do mnie, wysłali mi zdjęcia tego domu, wysłali mi zdjęcia grobu tych osób zamordowanych przez Michała Struka w marcu 1944. Jedna z córek, jednego z żołnierzy Armii Krajowej wysłała mi zdjęcia swojego dziadka, który akurat, przepraszam, swojego ojca, który walczył w oddziałach Armii Krajowej w Sachryniu, był w patrolu konnym, pochodził z mieszanej polsko-ukraińsko-ormiańskiej, lwowskiej rodziny. Wychowywał go, między innymi wychowywała go Ukrainka, była jego taką opiekunką. On był ziemianinem z pochodzenia. Jego przyjacielem z dzieciństwa był Ukrainiec Stangret. Natomiast on do końca życia żył z takim przeświadczeniem, że w Sachryniu wydarzyło się coś bardzo złego. I to, w czym on brał udział jako polski patriota i nawet sympatyk, można powiedzieć, ruchu narodowego przed wojną, odczuwał dyskomfort moralny do ostatnich dni życia, że w czymś takim brał udział i musiał brać udział. Więc jak się przyjrzymy takim poszczególnym losom, poszczególnym postawom, wyborom, to dostaniemy, otrzymamy taki obraz niejednoznaczny, nieprzystający do jakiejś jednej
heroicznej wizji żołnierzy Wojska Polskiego. A to jest właśnie ten Michał Struk, o którym Państwu opowiadałem, czyli ukraiński, prawdopodobnie żandarm. Na ukraińskich posterunkach Policji Pomocniczej było dwóch, trzech żandarmów, czasami na etacie tłumaczy, żandarmów niemieckich. On przypuszczam, że jednym z tych żandarmów był. Akurat jego koledzy, ukraińscy policjanci związani z OUN Bandery, podchodzili do niego nieufnie i niechętnie, przynajmniej tak wynika z jego wspomnień, co czemu można chyba dać wiarę, bo on będąc na posterunku ukraińskiej policji, popełniając zbrodnie na polskich czy ukraińskich cywilach w okolicy, gwałcąc, mordując i dokonując strasznych rzeczy, robił to tak naprawdę na konto ukraińskie, na konto ukraińskich policjantów, za co później zapłacili ukraińscy cywile w Sachryniu. Między innymi, jeżeli ktoś się mścił za tych wymordowanych ludzi w zabudowaniach tego Rejmaka, których tutaj pokazywałem, no to mścili się nie mścili się na sprawcach, na ukraińskich policjantach, czy na właśnie żandarmie Michale Struku, późniejszym księdzu rzymskokatolickim, tylko mścili się na niewinnych cywilach. I oczywiście seria zdjęć Stanisława Minora, który na bieżąco, niemalże na bieżąco, na gorąco robił zdjęcia swoim kolegom podczas ataku na Sachryń, a właściwie już po zakończeniu ataku, czyli gdzieś około południa 10 marca 1944 roku. I właśnie te zdjęcia wszystkie oczywiście, za wyjątkiem bodajże w przedostatnim dolnym rzędzie, one wszystkie dotyczą Sachrynia i będę chciał je opublikować w całości. Otrzymałem zgodę syna Stanisława Minora na opublikowanie tych zdjęć również, które znajdują się w Bibliotece Hieronima Łopacińskiego. Otrzymałem także różne fotografie ukazujące na przykład mieszkańców Turkowic, niedalekich Turkowic, to niedawno akurat przysłano mi to z Ukrainy, osoby związane z ukraińskim życiem politycznym, publicznym przed II wojną światową, członków ukraińskiej organizacji ukraińskich nacjonalistów, więźniów Berezy Kartuskiej, a także jedno zdjęcie unikatowe z pogrzebu małżeństwa Werbyckich zamordowanych prawdopodobnie wieczorem 9 marca albo 10 marca 1944 roku w Turkowicach, bowiem Turkowice były atakowane dwa razy. Raz 9 marca i później poprawkę jak gdyby wniesiono 10 marca. No i szereg zdjęć od pani Piorykolicy z Łódzka, która przesłała mi zdjęcia tutaj za pośrednictwem mojego przyjaciela Sergija Nowrockiego, przekazała zdjęcia ukazujące życie ukraińskie przed II wojną światową i w początku lat 40. w Sachryniu i okolicy. Tu akurat jedna z dziewczynek, która przeżyła atak na Sachryń i tą zapaskę, czy też tą wyszywankę ocaliła, ona ocalała nadpalona, bo była schowana razem z nią w bunkrze, razem z dziadkami, gdy został ten schron podpalony. Ona później, gdy uciekli z Sachrynia, zabrała to ze sobą i dzisiaj na Ukrainie ma po dziś dzień te pamiątki, relikwie, że tak powiem. Jej ojciec zachował zdjęcia z Wojska Polskiego i przeglądał je jak relikwie i cenne pamiątki, wyciągnąwszy z kufra, jak opowiadała w latach 50., 60., a ona wyciągała właśnie tą wyszywankę i tak sobie wspominali życie sielskie, życie u nich, u swoich dziadków, tam właśnie w Sachryniu i okolicy. Będę chciał oczywiście pokazać także Sachryń współczesny dla tych, którzy nie mogą przyjechać do tej wsi i do tych okolic, odwiedzić tych miejsc. Będę chciał pokazać właśnie, jak wyglądają te miejsca współcześnie. Sachryń oraz groby osób związanych z tymi wydarzeniami. I zachęcam również Państwa, już będę właśnie kończył, ale ewentualnie jeszcze będziemy mogli porozmawiać, zachęcam Państwa do wejścia na kanał, mój kanał na YouTube, gdzie można oglądać takie mini filmiki, powiedzmy amatorskie,
wszystkie filmy ukazujące miejsca i problemy dotyczące marca 44, wywołujące niejednokrotnie, można powiedzieć, kontrowersje, ale myślę, że jeszcze kilka takich filmów opublikuję i to będzie jakoś przyczyniało się do promocji, do promocji tego tematu wśród osób, które niekoniecznie będą zainteresowane, czy są na razie zainteresowane tym, co piszę. Więc to by było na tyle. Dziękuję za uwagę. Jeżeli byłyby jakieś pytania, ewentualnie wskazówki, to będę za nie bardzo wdzięczny, tym bardziej, że książka będzie jest na etapie pisania, ciągle ją tworzę i myślę, że jeszcze do końca roku, zanim oddam ją do recenzji, będę mógł jeszcze coś dodać, uzupełnić. Wszystkich wątków nie udało mi się poruszyć, jakby trzeba było jakiś wątek rozszerzyć, uszczegółowić, to zachęcam, prawda, do dyskusji, do udzielania jakichś wskazówek, czy też do krytyki nawet. Jestem otwarty na każdą rozmowę. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie doktorze. Ja by tak się poprosił, ja by tak poprosił zamknąć już prezentację, będę myślał, ona nie będzie już potrzebna. I teraz zapraszam do tego, żeby stawić pytanie dla naszego gościa. Wszystkich chętnych proszę to sygnalizować przez podniętą rękę. Tu na czacie widzę, że jest. Na czacie jest tam pytanie od profesora Hałagidy. Czy można powiedzieć, że w drukowanej wersji nieco podkręcono. Jeżeli chodzi o relacje rękopiśmienne, na przykład Eugeniusza Wiśniewskiego, pseudonim Burza, albo innych partyzantów, one są bardziej pocięte niż są przede wszystkim wygładzone, bo na przykład Eugeniusz Wiśniewski, Burza, pisał w takim swoim, można powiedzieć, dialekcie typowym, chłopskim, polskim dialekcie, który ja starałem się w jakiś sposób zachować. Natomiast w publikacjach, gdy te relacje występują, to są już wygładzone przede wszystkim językowo, co moim zdaniem troszkę zaburza pewnego rodzaju przekaz. No bo to był prosty chłopak, który pisał tak, jak myślał pewnie. No oczywiście koloryzował, bo tam przedstawił, ale pisał dosyć ciekawie. Jeszcze do tego kolorytu dodaje styl, w jakim on to robił. Myślę, że to publikacja, która wyszła kilkanaście czy kilkadziesiąt lat temu na podstawie jego wspomnień, jego relacji, już taka wygładzona, nie oddaje do końca tego, co chciał przekazać autor. Rękopisy zebrane przez Cabana, na przykład w Bibliotece Wojewódzkiej, są to relacje czy listy różnych partyzantów, nie zawsze były publikowane. Niektórych nie znalazłem w publikacjach wydanych przez Cabana i Mańkowskiego. Jakieś tam urywki, czy na przykład spisy partyzantów, kolegów z partyzantki, z poszczególnych oddziałów, które brały udział w ataku na Sachryń. To też one do tej pory nie były publikowane. Relacja Jachymka, pisana bodajże nie ręcznie, ale na maszynie. Taka długa relacja, ona jest publikowana i w publikacjach, i w internecie. To ona, z tego co sobie przypominam, jest dosyć wiernie przepisana tak jak autor pisał. Natomiast jeszcze z takich innych relacji, które zostały wydane w Tomaszowie kilka lat temu, to tam, nie przypominam sobie w tym momencie autora, jeden z żołnierzy tomaszowskich oddziałów, ona została nieco pocięta. Trudno powiedzieć, czy z pożytkiem dla przekazu, ale można powiedzieć, że dość wiarygodnie oddająca ten pierwotny zamysł. Także to te relacje rękopiśmienne. Co ciekawe, one ciekawie wyglądają w zestawieniu na przykład z zeznaniami świadków, bo ci, którzy spisywali te relacje kilkadziesiąt lat temu na użytek taki propagandowy, kombatancki, okazało się, że byli kilkanaście lat temu, niecałe 20 lat temu, świadkami śledztwa IPN-u. I na przykład Eugeniusz Wiśniewski-Burza, który złożył relację
w latach 60. spisał swoją relację, później opublikowaną i ona miała w rękopisie bodajże z 50 czy 60 stron. Gdy przyszło co do czego i zeznawał w śledztwie przed prokuratorem IPN-u, to jego zeznanie ma może z 10-11 wersów i na każde pytanie odpowiada, że nie pamięta, nie brał udziału, nie zna tych ludzi, nie może sobie przypomnieć, w ogóle go tam nie było i to jest świetne właśnie, że no, inaczej ludzie, a niektórzy podchodzili właśnie szczerze do tego, nie pisali przez dziesiątki lat, nie wydawali publikacji, nie wydawali swoich, nie publikowali swoich relacji, wspomnień, a jak przyszedł prokurator IPN-u, ewentualnie policjant, to się otwierali i faktycznie opowiadali szczerze, że my nie atakowaliśmy żadnych upowców w Sachryniu. A faktycznie tam nie było żadnego UPA. Tam była samoobrona, jacyś melnykowcy może, gdzieś tam w okolicy, tam ktoś o ULS-ie nawet wspominał, ukraińskim Legionie Samoobrony, ale myśmy i faktycznie cywile ginęli, tak żeby trafiały się relacje takie szczere. I właśnie w zestawieniu z tym, z tymi publikowanymi, pisanymi pod tezę konkretną czy w konkretnym celu, zeznania w śledztwie ciekawie wyglądają. Dobrze, dziękuję bardzo, bo to mnie zainteresowało, bo zdarzały się takie relacje właśnie podkręcone. Ona jest w relacjach księdza Laszenki, prawda, który stracił żonę i córkę w Sachryniu. Jego relacja złożona po tym, co się wydarzyło, a wersja opublikowana później na łamach krakowskich Wistej, no różni się. Ta wersja opublikowana jest trochę właśnie podkręcona, gdzie mówiąc kolokwialnie, gdzie dodano szczegóły, prawda, tortur, jakie miały być właśnie poddane żona i dziecko księdza. Więc w tym kontekście to moje pytanie. Bardzo dziękuję za odpowiedź. Dziękuję panu bardzo. I pytanie chciał postawić profesor Leonid Zaszkielniak. A, dziękuję panie profesorze za to pytanie. Moja krótka naukowa biografia. Tak naprawdę swoją karierę, nie wiem czy to tak można nazwać, ale drogę naukową rozpocząłem kilka lat temu obroną doktoratu w 2015 roku i wydaniem książki na temat ukraińskiej migracji. To pod wpływem profesora Rafała Wnuka zająłem się tą tematyką, stosunkami polsko-ukraińskimi na Zachodzie po II wojnie światowej, ukraińskim i polskim życiem politycznym po II wojnie światowej i postacią Iwana Kedryna Rudnickiego. Natomiast w swoim dorobku mam nieco publikacji takich drobniejszych, regionalnych. Zawsze ta regionalistyka mnie wciągała. Dlaczego akurat zająłem się tą tematyką i dlaczego konkretnie z Sachryniem? Tak jak już powiedziałem, moi przodkowie spokonwiczno, że tak powiem, żyli i mieszkali tam właśnie w powiecie chrubieszowskim czy na pograniczu powiatu chrubieszowskiego i tomaszowskiego. Jak ja to zawsze podkreślam, mówili w miejscowej, w gwarze czy dialekcie języka ukraińskiego, budowali tamtejsze cerkwie, tam się modlili, między innymi mój prapradziadek współbudował jedną z cerkwi unickich w moich rodzinnych Werbkowicach, więc ta tematyka polsko-ukraińska to jest żywa w moim umyśle, że tak powiem, ze względu na jakieś tam rodzinne powiązania i to, że tam się wychowałem. Ja we wstępie, w jednym z rozdziałów wstępnych zamierzam w swojej książce pokazać, kim ja jestem, z jakiego punktu widzenia piszę, z jakiego punktu widzenia się nie ukrywam i jak to rzutuje na tę tematykę. Opowieść o Sachryniu, o zbrodniach w Sachryniu była obecna zawsze u mnie w rodzinie. Moja ciocia, która niedawno zmarła, miała 90 kilka lat, no ona jako młoda dziewczyna pamiętała ludzi uciekających z Sachrynia. Mój w Werbkowicach akurat wtedy mieszkała, więc ja od małego ten temat sachryński gdzieś o nim słyszałem. Brat mojego dziadka, Józef Sawa, który został wysiedlony w marcu 1945 roku z Terebinia, uciekał z 10 marca razem z resztą ludności terebińskiej z tej wsi,
właśnie przed południem 10 marca 44, więc to też gdzieś tam było w opowieściach rodzinnych i to się nawet teraz niedawno dowiedziałem od takiej rodziny Czarneckich. Ci państwo już co prawda zmarli, oni też opowiadali, że wszyscy uciekali, i Sawowie uciekali, i Czarneccy uciekali, i Polacy, i Ukraińcy, nawet nikt nie wiedział, co się dzieje, no ale trzeba było uciekać, wspólnie wszyscy uciekali, więc to, że tak powiem, ten osobisty wątek jest jak najbardziej tutaj istotny. Amatorsko zbierając te źródła dotyczące Sachrynia mniej więcej od 2014 roku, słuchając chociażby publicysty, ówczesnego publicysty naszego słowa Bogdana Hułka, czytając artykuły różnych osób, po prostu zacząłem tak ten temat zgłębiać i sobie zdałem z tego sprawę, że nie do końca zadowala mnie ta opowieść, te punkty, czy też główne problemy, które się prezentuje. Głównie skupiali się do tej pory badacze czy publicyści na problematyce, czy kto pierwszy zaczął, czy to był odwet, czy to była akcja prewencyjna, czy cywile ginęli, czy nie ginęli. I to mnie do końca nie satysfakcjonowało. Te źródła, które zebrałem, pozwalały, w moim przekonaniu, pozwalają na to, żeby katalog pytań zdecydowanie rozszerzyć i ukazać większą złożoność tej tematyki sachryńskiej, pokazać postawy, pokazać światłocienie, niuanse, pokazać postawy empatii, pokazać takich ludzi jak Michał Struk, o których do tej pory się nie mówiło, że to nie jest wszystko takie jednoznaczne i dające się jakoś tam zaszufladkować. Dlatego się tym Sachryniem właśnie zająłem. Na początku troszkę amatorsko, a później na własny użytek, a gdy pojawiła się możliwość pracy nad książką i sfinalizowania tych badań, czy też no, rozpoczęcia pisania tak naprawdę rok temu w ramach stypendium, to postanowiłem, że jednak to powinno obrać taki bardziej... Dobrze, dobrze, panie doktorze, dobrze, dziękuję. Tylko jeszcze jedno. Skończył pan UMCS, czy KUL, czy co? Katolicki Uniwersytet Lubelski. KUL, tak. Jana Pawła jest. II. Teraz nie, zaczynałem Katolicki Uniwersytet Lubelski, a skończyłem Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Tak, bo to się... Nie daj, zrozumiałem. I tak, drugie tak. Tylko. Czy się jest tylko pan, to, co pan skończył. Czy jest pan teraz, gdzie pan jest teraz zatrudniony? Byłem jestem na prowancie, zwykle trzeba odpowiadać. Do końca marca 2021 roku, w tym roku, zostałem zwolniony z Instytutu Pamięci Narodowej oddział w Lublinie. To taka złożona dosyć sprawa, więc pracowałem, znaczy świadczyłem pracę do końca czerwca, czy też pobierałem pensję bez obowiązku świadczenia pracy, ponieważ mnie zwolniono z powodu utraty zaufania z Instytutu Pamięci Narodowej. Natomiast obecnie na stałe nie pracuję nigdzie. Jestem kierownikiem dwóch projektów. W Ukraińskim Towarzystwie Historycznym w Polsce jestem kierownikiem projektu Żywi u naszej pamięci. To jest wirtualny ukraiński nekropol ukraińskiej emigracji. To jest taki projekt rozpisany na 3 lata, polegający na tym, że zbieramy dane o wszystkich ukraińskich pochówkach z XX wieku i tworzymy bazę internetową z wyszukiwarką, taką profesjonalną bazę tych pochówków, więc pracuję tutaj, że tak powiem, tak dorywczo w ramach tego projektu i pracuję jeszcze w ramach Towarzystwa dla Natury i Człowieka u Krzysztofa Gorczycy, obecnego tutaj dzisiaj na spotkaniu, przy porządkowaniu prawosławnych nekropolii powiatu Hrubieszowskiego. To jest projekt do końca bodajże października, więc tym się zajmuję tak naprawdę zawodowo. Dziękuję, dziękuję. Natomiast dziękuję. Na stałe, że tak powiem, etatowo to nie jestem związany z żadną placówką. Dobra, dziękuję. I teraz tak, szanowni państwo, ja bym prosił wszystkich pytać naszego gościa w głos, bo no, faktycznie dlatego jest u nas związek nagrany na wideo, żeby można było wszystko widzieć dla tych, kto jest miłośnikiem albo zawodowym fachowcem, historykiem, jak to odbyła się dyskusja pomiędzy historykami. I proszę postawić pytanie pana Rostisława Kramara, a po nim pani Oksana, profesor Koliszuk. Profesor pani Oksana Koliszuk. Zapewne moje pytanie pan doktor już przeczytał.
Czytam. Mhm. Takie pytanie bardziej kulturoznawcy niż historyka mnie zainteresowało. Tam padło na początku wykładu taka informacja, bo o ile dobrze zrozumiałem, że rozmawiał pan doktor również z potomkami tych osób, które dokonały tej zbrodni w Sagrynie, tak? Tak. I właśnie, no jaki przekaz płynął z tych opowieści? No i mnie interesuje też, dlaczego ci ludzie chcieli mówić? W jakim celu, jak ktoś się dowiedział, że pan doktor zbiera takie informacje, to czy pisali, czy nie wiem, bo ja rozumiem, że nie sam autor książki szukał te osoby, tylko te osoby szukał, tak? To właśnie dlaczego, jak to uzasadniali i czy jest ten przekaz jakiś spójny, co chcieli powiedzieć przez to, jaka jest refleksja potomków zbrodniarzy. Rozumiem. Tak, te osoby zgłosiły się do mnie same. To nie były jakieś tłumy, że tak powiem. To było kilka dosłownie osób, które postanowiły podzielić się ze mną materiałami, które posiadają, zarówno relacjami, jak i swoimi refleksjami o swoich przodkach oraz zdjęciami archiwalnymi, które posiadają. Ja wprost nie zadawałem takiego pytania, co skłoniło, no bo to by było pewnego rodzaju założenie takiego zdziwienia. No jak to potomkowie, prawda, tych, którzy brali udział w zbrodni, zgłaszają się do mnie. Ja takiego pytania oczywiście nie zadawałem. Te osoby, dwie osoby same, że tak powiem, widać było, że chcą. Chcą opowiedzieć o to, żeby chcą, żebym ja opowiedział o ich przodkach, czy też umieścił w swojej opowieści o tej zbrodni również ich punkt widzenia i te osoby wspomniał. W przypadku jednego z żołnierzy, gdy córka do mnie się odezwała, to widać było, że zależy jej na pokazaniu tego, że jej ojciec był dobrym człowiekiem, że był postacią złożoną, że miał mnóstwo poglądów, że nie da się go za mnóstwo różnorodnych poglądów, nie da się go zaszufladkować w jakąś konkretną grupę, nie wiem, czy jakiś, jak to powiedzieć, jeden punkt widzenia, że to był człowiek, który miał swoje rozterki, miał swój, był indywidualistą, był jednym z wielu oczywiście, którzy atakowali, ale nie było to dla niego obojętne. Ten przekaz, ja zapytałem, czy mogę coś takiego napisać, oczywiście córka się zgodziła i była zadowolona z tego, więc tutaj zależało tej pani przede wszystkim na tym, żeby pokazać jej ojca jako nie jednego z tych, którzy mordowali, ale jednego spośród wielu, który też miał swoje jakieś indywidualne podejście do tego i trzeźwą ocenę. Kolejna osoba, na przykład to już bodajże z trzeciego pokolenia, czy nawet czwartego pokolenia, która się do mnie odezwała po to, żeby przekazać zdjęcia rodzinne. W jednym z przypadków mówiła o tym, że żebym napisał o tej zbrodni, która dokonała się w mieszkaniu, w domu, w zabudowaniach jej pradziadków, po to, żeby, i to było z takiej, ja to odczułem z takiej czystej, prostej chęci oddania prawdy, czy też przyczynienia się do wzrostu jakości tych moich badań naukowych, po prostu, żeby przekazać dodatkowe fakty, żeby to nie zaginęło, bo nikt o tym nigdy nie napisze, nikt o tym nie publikuje, nikt o tym nie mówi. Oni mają tak cenne pamiątki w domu jak fotografie, więc trzeba to pokazać. Natomiast co do jednego żołnierza, który zginął akurat w walce chyba później z Niemcami, brał udział w ataku na Sachryń, żołnierz BH, to jego rodzina mi powiedziała, że no to był szeregowy żołnierz, który zginął później gdzieś w czerwcu bodajże 44, który jest wspomniany w dwóch może publikacjach. Warto by było wspomnieć o tym, że on brał udział w ataku na Sachryń i między innymi za to, że on zabił w Sachryniu kogoś z Ukraińców, to później czy członkowie ukraińskiego podziemia, czy ukraińskiej samoobrony, tego już nie wiemy, przyszli i w odwecie spalili zabudowania tej rodziny. Więc oni chcieli, ci, którzy mi przekazali fotografię tej osoby, tego żołnierza, chcieli, żeby ten fakt został odnotowany, bo on nigdzie wcześniej w historiografii nie zaistniał.
Więc to też były takie pobudki, ja wiem, czysto takie regionalne, patriotyczne, że tutaj ktoś pisze o tym, o okolicy dla nich bliskiej, o tych wydarzeniach, o których opowiadali im przodkowie i trzeba by było, czemu nie przekazać takiemu autorowi jak ja takich właśnie informacji i materiałów archiwalnych. Więc to myślę, że to były takie podstawowe, jedna taka pobudka głębsza, to tej pani, której ojciec był tym, jak już powiadałem, polsko-ukraińsko-ormiańskiego pochodzenia. To były takie pobudki bardziej moralne, takie można powiedzieć głębsze, natomiast czysto dokumentacyjne powody to były w przypadku tych dwóch kolejnych osób. Stanisław Minor, syn właściwie Stanisława Minora, który wyraził zgodę na to, żeby opublikować zdjęcia z autorstwa swojego ojca. Tutaj nie było jakichś szczególnie, że tak powiem, takich, nie rozmawialiśmy na ten temat. Ja tylko powiedziałem, że piszę książkę o Sachryniu i chciałbym dla udokumentowania skorzystać z tych zdjęć. Nie było żadnego problemu i ten człowiek się zgodził na to też z takiej czystej jak gdyby chęci pomocy historykowi, który na ten temat pisze. Natomiast to ci, którzy się zgodzili jak gdyby dobrowolnie coś na ten temat opowiedzieć, natomiast zdarzały się i tutaj pani profesor zapytała o takiej właśnie, jaka reakcja byłaby, będzie reakcja na książkę, bo pojawiły się też, ale bardzo nieliczne bezpośrednie głosy tych, którzy faktycznie mieli w rodzie jakichś kombatantów, którzy brali udział w ataku na Sachryń, ale to były takie naprawdę marginalne, może dwa właściwie głosy, które potępiały z góry moje tezy, czy moje jakieś moje starania o to, żeby ten temat przedstawić. Była jedna z takich reakcji dosyć ciekawa, była reakcją pani... Zapomniałem w tym momencie nazwiska, przepraszam. To jest żołnierz Armii Krajowej. O, pani Magdalena Śladewska, która w odpowiedzi na wywiad, jaki udzieliłem tygodnikowi Polityka, opublikowała w tymże czasopiśmie polemikę z tymże moim wywiadem. Z tym, że był to tekst, który ona opublikowała kilka lat temu, więc on został tylko troszkę uzupełniony o jakieś obecne, współczesne refleksje tej pani, natomiast on niczego nie wnosił do tej dyskusji. To była reakcja takiej kombatantki, ale nie, która nie brała udziału w wydarzeniach w Sachryniu. To była osoba całkowicie spoza, bodajże chyba nawet z wołyńskich struktur Armii Krajowej. I już tutaj zmierzając, najostrzejsze reakcje są ze środowisk postkombatanckich, ze środowisk Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość, które wprost napisało w jednym z artykułów w marcu tego roku, że nawiązując do takiej retoryki biblijnej, że ci, którzy nie będą, historycy, którzy nie będą wydawać owoców, zostaną ścięci i w ogień rzuceni. Zapowiedziano także, że powołując się na jeden przykład z ostatnich lat, środowisko Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej podało do sądu tych, którzy napisali o tym, że jeden z oddziałów kilka lat temu w latach okupacji niemieckiej wymordował Żydów w jednej wsi, czy w Grabowcu, czy pod Grabowcem i na drodze sądowej Związek AK wygrał tę sprawę i zapowiedziano, jak gdyby tak postraszono mnie trochę, że jeżeli wydam książkę, to oczywiście odpowiednie kroki prawne zostaną podjęte. To są te reakcje takie negatywne, których się spodziewam, więc spodziewam się tego, że będzie tutaj jakiś, myślę, proces sądowy, pewnie tak, nie wiem na jakim gruncie, czy szkalowania, nie wiem, dobrego imienia żołnierzy Armii Krajowej, chociaż ja oczywiście nie zamierzam szkalować nikogo i chcę oddać
oddać prawdę, mówiąc tak górnolotnie. Natomiast ze strony potomków tych, którzy ocaleli, co ciekawe, tu jakiś specjalnie jakiegoś wielkiego zainteresowania nie było. Myślałem, że będzie większe. Te osoby, które przekazały mi informacje, dokumenty czy zdjęcia, to owszem, wyrażały podziękowanie i myślę, że tu z ich strony będzie jakaś pewnego rodzaju satysfakcja i wdzięczność. Natomiast tutaj spodziewałem się większego odzewu. Myślę, że większy odzew będzie negatywny z tej strony środowisk tych postkombatanckich, które w jakiś sposób próbują kultywować pamięć, tą wersję heroiczną, propagować wypadków w Sachryniu, akcji na Sachryń i tej zbrodni. Jaka będzie jeszcze reakcja? No zobaczymy w świecie naukowym, myślę, bo to jednak ma być publikacja naukowa. Ja oczywiście piszę w sposób nieco publicystyczny, zwłaszcza w tej drugiej części postsachryńskiej, ale to będzie jednak publikacja naukowa z aparatem naukowym, z przypisami, z bibliografią. Wszystko, co napiszę w tej książce, ma się bronić, ma być do obrony. Chcę, żeby to była publikacja rzetelna, żeby nie była... żeby wszelkie swoje zapędy, takie publicystyczne, jakieś nienaukowe, przyhamować, stemperować do tego stopnia, żeby była to publikacja na odpowiednim poziomie naukowym. I tak bym chciał, żeby taka ona była, więc myślę, że ze strony środowiska naukowego jakiś odzew będzie, ale to jeszcze zobaczymy. Natomiast te najbardziej takie ostre, publicystyczne głosy, to ich przejawem były komentarze czy też groźby pod moim adresem nawet śmierci z grudnia zeszłego roku. Takie najbardziej drastyczne i no ja się z tym liczyłem, że coś takiego niestety może nastąpić, tak, tego typu groźby. Więc myślę, że jak książka wyjdzie, to one też się pojawią, ale myślę, że no nie będą to głosy ze strony tych, którzy książkę przeczytają, bo niedawno, kilka miesięcy temu ukazała się książka Śladem UPA. Byłem redaktorem i tłumaczem tej książki w wydawnictwie Libra i jakoś specjalnie, że tak powiem, głosy takie hejtujące, to nie pojawiły się ze strony tych, którzy książkę przeczytali, więc ja liczę bardziej na te głosy merytoryczne. Myślę, że czy recenzje takie na poziomie, zobaczymy, czy taki się pojawił. Liczę bardziej na to, bo to, że taki hejt czy głosy potępienia, gruźb się pojawią, no to jest niestety, to biorę pod uwagę i to pewnie będzie. Zobaczymy. Myślę, że w przyszłym roku książka się ukaże. Zależy dużo od wydawnictwa i wtedy zobaczymy, jakie będą reakcje w Polsce i w Ukrainie na te publikacje. Dobra, dziękuję. I słowo prosi pani Izo. Dzień dobry. Nie ma mojego nazwiska, się nie pojawia. Iza Chruślińska, z częścią z państwa się znamy. Przynajmniej jak z panem Mariuszem w korespondencji na Facebooku. Z innymi osobami osobiście. Ja chciałam tak, po pierwsze, panie Mariuszu, skorzystać z tej okazji i publicznie panu podziękować za to, że pan podjął się tej pracy. Dlatego, że to jest bardzo ważna publikacja. Dla mnie ona jest też ważna, ponieważ śledzę, oglądam wszystkie te filmiki, które pan na YouTubie udostępnia, które są spojrzenie bardzo szerokie wokół Sachrynia, ja bym powiedziała, dlatego że tam jest bardzo wiele różnych aspektów. I bardzo cenię sobie to, ten oszczędny sposób, w jaki pan opowiada te historie. Niezależnie od tego, czy to są historie związane z Polakami, czy z Ukraińcami, sposób pana narracji jest niesłychanie oszczędny. I to bardzo cenię, ponieważ zazwyczaj to wywołuje ogromne emocje różnego rodzaju, a po polskiej stronie histerii. I chcę panu powiedzieć, że moim zdaniem nie ma porównania między reakcjami na pana
tę książkę, którą pan wyredagował i tłumaczył o UPA, a tym, tą publikacją, którą pan szykuje wokół Sachrynia, dlatego że, tak jak pan mówił, no, Sachryń narusza wiele mitów polskich i po prostu, oczywiście nie będę teraz tego rozwijała, ale wszyscy wiemy, jakich mitów, i to nie są stare mity, tylko takie, które nadal trwają, jeszcze są dodatkowo pompowane, że tak powiem. Ale więc bardzo dziękuję. Naprawdę czekam z ogromną niecierpliwością na pana publikację i trzymam kciuki za to, żeby się udało. I bardzo się cieszę, że, bo nie wiedziałam o tym, że taka będzie duża i bogata ikonografia, bo jednak to jest bardzo ważne. Ale poprosiłam o głos też dlatego, żeby czekałam trochę w związku z pytaniem, jakie zadała pani profesor, bo nie wspomniał pan o tym i być może rzeczywiście nie zwrócił się bezpośrednio do pana, natomiast publikował w Gazecie Wyborczej swoje teksty na temat dziadka, Tomek Kwaśniewski, który jest wnukiem Stefana Kwaśniewskiego, który no, jest inicjatorem i jednym z organizatorów tej zbrodni i który o tym pisał. I Tomek Kwaśniewski sprzeciwił się ojcu, publikując te materiały. Był też z nami w Sachryniu w 19 roku, w rocznicę zbrodni. I wiadomo, no, nie wystąpił, ale jego obecność była niesłychanie ważna tam, tak? No, przyjechał i był z nami. Dla niego to jest niesłychanie bolesna sprawa i rzeczywiście w tych dwóch tekstach, bardzo takich rozbudowanych, które pan zna, ale może nie wszyscy ze słuchających znają, one są wszystkie w internecie, więc bardzo polecam je przeczytać, ponieważ one pokazują to, co pytał Rostek Kramar w jakiejś części, o co pytała pani profesor. Najszerzej odpowiada, czym dla niego jest odpowiedzialność jego dziadka za tę zbrodnię, co to dla niego znaczy, też dla jego rodziny, ale i w sposób, w jaki on o tym mówi, no jest bardzo ważny z punktu widzenia tego, w jaki sposób Polacy, czy część tych środowisk polskich o tych zbrodniach mówi. I oczywiście fakt, że on napisał te dwa teksty, utrudnia znacznie tym, którzy napadają na wszystkich tych, którzy chcą przekazać prawdę o Sachryniu w inny sposób niż ten zmitologizowany, nie mogą tego, już mają utrudnione zadanie, tak? Ponieważ on przyznaje to wprost, powołuje się na jakby na tę prawdę, którą mu przekazano, czy do której dotarł, bo właśnie mu nie przekazano w rodzinie jej. Także tyle takiego właściwie komentarza, bo zależało mi na tym, żeby o Tomku powiedzieć, no i przede wszystkim też jeszcze raz, żeby panu podziękować, bo uważam, że to wielka praca i ataki na pana będą, no ale w razie czego będziemy się tutaj integrować i bronić pana. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo i teraz tak, zapraszam do słowa Grzegorza Kuprianowicza, a po nim pani profesor Oksana Kaliszuk. Bardzo się cieszę, że mogę posłuchać tego webinarium. Niestety miałem problemy techniczne na początku i fragmentów nie słyszałem niestety, ale chciałbym w kilku słowach ustosunkować się do pewnych kwestii. Przede wszystkim myślę, że trzeba podkreślić to, że wreszcie Sachryń doczekał się historyka, który się pochylił nad tym jednostkowym miejscem, nad tym jednostkowym wydarzeniem. To jest bardzo ważne, bo czasem umyka naszej uwadze, gdy zajmujemy się wielkimi procesami, całymi epokami czy zjawiskami, umyka historia jednostkowa. A tutaj myślę, że to bardzo ważne, co robi pan Mariusz Sawa, jest pochylenie się nad tym problemem, nad ludźmi i dogłębne, szczegółowe wyjaśnienie poszczególnych, dawałoby się drobnych, a jak się potem okazuje, bardzo istotnych dla zrozumienia całości zachodzących procesów elementów. Myślę, że to trzeba podkreślić, że to jest tutaj kluczowe, bo jest nadzieja, że dostaniemy publikację, która bardzo szczegółowo, dogłębnie przyczyni się do zrozumienia tego, co się wydarzyło.
To jeden jakby wymiar. Drugi wymiar, który mi się nasuwa, to bardzo ważnym jest też spojrzenie na to wszystko w szerokim kontekście kulturowym i historycznym, bo historia nie zaczęła się w roku 1944, nie zaczęła się też w roku 1943. I to bardzo ważne jest, że pan Mariusz Sawa rozumie to i dostrzega złożoność procesu historycznego i że to, co się wydarzyło w roku 1944, nie stało się nagle, że to wszystko jest powiązane z całym procesem historycznym, z tym doświadczeniem, które ci ludzie, którzy tam mieszkali, mieli cały czas w sobie. I ten kontekst jest też tutaj, myślę, że bardzo istotny i kluczowy dla zrozumienia w ogóle tego, co się działo na tym miejscu. I trzecia rzecz, na którą chciałem zwrócić uwagę, którą uważam za niezwykle ważną, to jest to, co dla większości osób spoza środowiska prawosławnego zupełnie unika. Celowo używam słowa prawosławnego, nie ukraińskiego, bo chodzi tutaj o kontekst właśnie cerkiewny, cerkwi prawosławnej. Mam na myśli pewien sposób spojrzenia na problem konfliktu polsko-ukraińskiego jako takiego, a w szczególności tego, co się wydarzyło na Chełmszczyźnie z perspektywy Kościoła prawosławnego. Bo Kościół prawosławny zabrał głos w tej dyskusji, głos, który nie został zauważony przez większość osób biorących udział w tej dyskusji. To jest też bardzo ciekawe. Łącznie z historykami, którzy tym się zajmują. Kościół prawosławny dokonał kanonizacji męczenników chełmskich i podlaskich, czyli osób, które w tym konflikcie zginęły, uznając ich za świętych. I to jest element bardzo istotny spojrzenia na tą całą problematykę z perspektywy czysto teologicznej, czy wręcz eschatologicznej. I myślę, że ten wymiar i to, że pan Mariusz Sawa zwraca uwagę w swoich wypowiedziach, w swoich publikacjach na ten wymiar, uważam za bardzo istotny i innowatorski, jeśli chodzi o osoby, o badaczy, którzy się tym zajmują, bo zazwyczaj w ogóle ta kwestia i badaczom, i politykom, i publicystom zupełnie unika. Jestem pod wrażeniem tego, co już przygotował, zebrał i przedstawił nam i na tym webinarium. Jak jakby wspomniałem, niestety całości nie mogłem usłyszeć ze względów na problemy techniczne, natomiast także w tych filmikach czy innych publikacjach myślę, że to jest bardzo ważne i bardzo się cieszę, że ten problem, który często był przedmiotem przyczynków różnego rodzaju, bardzo istotnych, cennych, ale jednak niecałościowych spojrzeń. Z drugiej strony były przedmiotem różnych publicystycznych publikacji. W tym momencie doczeka się, mam taką nadzieję, gruntownego naukowego opracowania i myślę, że też istotne jest to, że to spojrzenie będzie także dotyczyło tego, co się wydarzyło po, bo przecież Sahryń to jest także element pamięci historycznej i ten wymiar jest tutaj bardzo istotny dla społeczności ukraińskiej, dla ukraińskiej społeczności prawosławnej Chełmszczyzny. Sahryń jest symbolem. I tego wymiaru, tego znaczenia Sahryńa też nie można pominąć, ponieważ on to jest też element już naszej przeszłości. On żyje sam swoim życiem, ta pamięć historyczna żyje swoim życiem i jest też bardzo ważnym elementem tej rzeczywistości, w której funkcjonujemy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę. Przede wszystkim zacznę od tego, że mówiła pani Kuslińska i na pewno trzeba podziękować za podejście tego tematu przede wszystkim, bo to ten temat naprawdę jest bardzo ważnym, ja myślę, jak dla społeczeństwa ukraińskiego, tak i dla polskiego i właśnie od tego myślę, że jest bardzo ważnym, że ten głos jest, no tak umownie po stronie polskiej, bo to jest większa szansa dla tego, że on był usłyszany. I jeszcze taka, bo to taka krótka refleksja, bo ja myślę, że podejście tego tematu i książka pana ona będzie takim markerem jak dla środowiska akademickiego, tak i dla społeczeństwa. Bo ta reakcja i naukowców, i po prostu obywatelu, ona będzie bardzo taka ważna. Czy gotowe społeczeństwo, przede wszystkim polskie, usłyszeć o niegeroicznych dziejaniach herojów
i jak ono o tym będę, na to będę reagować. I, a właśnie dla ukraińskiego społeczeństwa to jest po prostu bardzo ważny, ja tak myślę, aspekt po prostu pamięci. I pamięci, o której naprawdę bardzo często my, właśnie Ukraińcy, ona u nas tak jakoś na marginesach i dlatego chcę tylko życzyć, żeby ta pańska książka miała успіх i właśnie te takie wielkie naprawdę nadzieje, oni byli właśnie realizowane. Dziękuję. Dziękujemy. Pomiędzy innymi nie powiedziałeś, że jest też taka gwiazda po prostu publiczna w Polsce. Kiedy by znałem, to ja by to zaznaczałem na posterach. Tak, proszę o pytanie, szanowni państwo. To już wszystko? Żadnych pytań? No, my możemy tylko refleksje jeszcze jakieś. A no to świetnie, szanowny panie profesorze, zapraszam do refleksji. No wy tak wszyscy na pytanie, ja думаю, zaduszać mnie, że ja zadaję pytania. Ja chcę tylko parę słów сказати. Ja będę mówić українською. Скажу, що ну, безперечно для українського слухача і напевно читача представлена картина є приємною, важливою і такою дуже, ну, прийнятною, скажімо так. Напевно, трошки гірша справа в Польщі зі сприйняттям і підходу, і напевно, роботи присвяченої, і тематиці самій присвяченої Сагриню і жертвам Сагриня. Але тут є дуже важливий момент. По-перше, я от поки наш колега виступав, задав в інтернеті, в гуглях задав його прізвище і виявили, що він одна з найпопулярніших осіб в Польщі, в її засобах масової інформації навесні цього року в такому плані звільнення з роботи в Інституті національної пам'яті, з інтерв'ю різним засобам масової інформації, тобто наш сьогоднішній референт – людина непересічна вже і в публічному просторі історичному. І можна було би далі наводити різні справи, але я відзначу тільки три таких важливих речі, які мені здаються особливо важливі. Перше – це треба, щоб вийшла монографія доктора Маріуша Сави, тому що, щоб ми не говорили, а папір не горить, віртуальні речі проходять, а папір не горить, а це є якби документ, який залишиться потомкам. Робота дуже важлива в цьому відношенні. Я згоден з автором, що не так багато в Польщі, та й в Україні робіт, присвяченим складним питанням українсько-польських стосунків. Я згоден з його оцінками тих останніх робіт вийшли Маріуша Заянчковського, Ігоря Галагіди. І я би додав до того списку дуже цікаву роботу польського історика Томаша Берези про піскоровіці. Тобто є доробок в польській історіографії, який фрагментарно, беручи такі фрагменти українсько-польських стосунків, але крапля за краплею якось впливає на суспільну думку, я думаю, сучасної Польщі. Принаймні, мені хотілося би вірити. Мені дуже імпонує структура майбутньої роботи, ті три частини, особливо важлива. Ясно, що по першій частині, по самих подіях, передумовах і так далі, вже є досить серйозний компендіум. Значно цікавіше для сучасних дослідників оця друга частина про пам'ять. Це зараз memory status модні в усьому світі, пам'ять, так мовити, процвітає, скажімо, в історіографії, хоча вже і відходить, скажімо так,
переднього плану, але все ще викликає інтерес, принаймні в нашому регіоні, в Україні, зокрема. І найважливіша третя частина документу. Я не знаю, якими документами оперую, хоча Маріо ж говорив про ці документи, мене би найбільше зацікавили німецькі, наскільки вони репрезентативні, бо решта менш більш відомі нам. От. І мені здається, ця третя частина була би найважливішою, тому що з різних сторін будуть критикувати і атакувати автора такої книги. Ось, і тому найбільший аргумент в його компендіумі це буде, власне, документи. Що оцей фрагмент, який з'явиться новий після вказаних вже робіт, ще деяких робіт польських істориків, деяких робіт українських істориків, які вийшли в останні буквально рік-два. Ось, я маю на увазі, скажімо, публікації Ярослава Борщика, може, ще деяких молодих істориків, Надії Халак, документи і по Волині, і по іншому, які в Польщі практично не знані на сьогоднішній час. Але вони все ж таки, ви знаєте, який головний, на мою думку, підсумок буде. Вони змінять однобічну оцінку і версію українсько-польських стосунків, яка утвердилась сьогодні у Польщі і в деякій частині України, або серед деяких представників українського населення. Тобто оце було би найважливішим досягненням і Маріуша, і всіх, хто займається цією проблематикою. На мою думку, чисто суб'єктивну думку, ця однобічна польська оцінка, яка сьогодні, скажімо, увійшла і в державні документи, вона не витримує критики з точки зору появи нових документів, з точки появи нових досліджень, аналізів. І ці документи найближчі роки будуть з'являтися ще більше. Я знаю, готуються ще декілька нових документальних видань, які дуже серйозно будуть змінювати. Хотілося би, щоб так воно і відбувалося. Очевидно, з нашого боку теж доведеться багато з якими ілюзіями розпрощатися. Дякую. Бажаю успіху, Маріо. Дякую, пане професоре. Дякуємо. Дякуємо. Хто є, що хоче вимовити власні рефлексії вобіць у Суханего? Ну, то в таким разі, коли нема питань і уж ніхто не хоче взяти голос, щоб оповідати власні рефлексії, то очевидно, будемо замикати наш вебінаріум. Ну і, дорогі пані докторі, надаю пану слово, щоб пан мог на кінець уж зрочище до аудиторіум, а потім будемо замикати. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę, za wszystkie refleksje i pytania. Książka, tak jak już mówiłem, to wszystko, co napiszę, chcę, żeby się broniło, żeby było dobrze napisane i żeby się tego ewentualnie nie wstydzić i żeby to można było obronić. Chciałem tylko jeszcze tak wyjawić taką małą tajemnicę, że już przymiarki, no mamy takie przymiarki pewne do recenzenta. Recenzentem zgodził się być dr Mariusz Zajączkowski, więc myślę, że no to chyba jedna z najlepszych, jeden z najlepszych znawców tego tematu i myślę, że jak już skrytykuje, przeczyta i odniesie się do wszystkich moich, że tak powiem, prób badawczych na ten temat, no to będzie to wdzięczny punkt wyjścia do tego, żeby poprawić i żeby książka była jak najlepsza. Od wydawnictwa już będzie zależało, czy będzie w przyszłym roku. Mam nadzieję, że tak. No natomiast no, wielkie nadzieje pokładam właśnie Mariuszu Zajączkowskim jako recenzencie. Myślę, że to będzie z pożytkiem dla książki, tym bardziej, że wiele razy już dyskutowaliśmy na te tematy, wiele źródeł i punktów widzenia mi podsuwał. Spotkania z nim zawsze były na tyle twórcze, że zawsze coś tam nowego mogłem
mogłem uwzględnić w swoich tekstach. Więc to tak na najbliższe miesiące, ona pójdzie do recenzji gdzieś pewnie około stycznia, lutego i jeżeli wydawca się, że tak powiem, będzie na tyle przychylny, to myślę, że ona się ukaże w przyszłym roku. Także bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Myślę, że będziemy się mogli zobaczyć już, jak książka wyjdzie i wtedy ewentualnie będziemy już dyskutować o gotowym materiale naukowym, który będzie takim właśnie już konkretną rzeczą do stawiania pytań i do ewentualnej krytyki i do rozmowy w przyszłym roku. No i spodziewamy się, że w Ukrainie też zobaczymy. No ja myślę, że jest taki pomysł. Nawet pani prezes Fundacji Kalina, pani Grażyna Staniszewska od razu mówiła, że dobrze by było, żeby książka wyszła w języku ukraińskim. Ja oczywiście jak najbardziej jestem ku temu przychylny i myślę, że na pewno znajdzie się tłumacz, który będzie czuł temat, bo to nie chodzi tylko o to, żeby ktoś przetłumaczył to tak na surowo, że tak powiem, tylko ktoś, kto już ma w tym doświadczenie, więc tutaj będziemy kogoś na pewno szukać. No i bardzo bym chciał, żeby była w języku ukraińskim, to by było świetna sprawa. No te rzeczy, które dotyczą dwóch czy trzech narodów, jak na przykład publikacja kiedyś wyszła w Polsce Anety Prymabki Oniszk o bierzeństwie 15 roku i ona się ukazała i w języku polskim, później w języku ukraińskim i w języku białoruskim i to był strzał w dziesiątkę wydawnictwa Czarne. Ja myślę, że książka o Sachryniu no obowiązkowo powinna być w języku ukraińskim, bo nawet patrząc po tym, co publikuje po polsku, czy to filmy, czy innego rodzaju publikacje pisane, dla Ukraińców, to nieraz otrzymuję takie prośby, pytania, żeby też było coś w języku ukraińskim, bo nie wszyscy czytają, rozumieją po polsku. Więc myślę, że w języku ukraińskim też książka się ukaże. A może jeszcze lepiej w angielskim? Angielski, no to już z myślą o ośrodkach tych zaoceanicznych, zarubieżnych, że tak powiem. Czemu nie? Bo też nie wszyscy Ukraińcy, mimo że mówią czy znają język polski, ukraiński tam za oceanem, jak byłem kilka lat temu, to im się z kolei wielu osobom czyta po prostu najlepiej w języku angielskim, więc można by było, oczywiście, to jak najbardziej. To takie publikacje powstają, czy na przykład doktora Damiana Kamila Markowskiego w polsko-ukraińskiej wojnie o Lwów, też w języku angielskim, więc jak najbardziej. Ja jako autor jestem otwarty, tylko kwestia po prostu dobrego tłumacza, redaktora w języku angielskim. Dobra. Dziękuję bardzo. Dziękujemy panu bardzo. I chciałbym już na koniec powiedzieć, że to tylko był historyczny webinar, historical webinar. Moderatorem występowałem Władysław Jacenko. I mam powiedzieć następne. Z myszą za miesiąc, a nagranie będzie już zamieszczone na kanale historyczny webinar, historical webinar na YouTubie. I to wszystkich, kto będzie już nas oglądać w tym nagraniu, zapraszamy do polubienia strony kanału Historical Webinar do sygnaturowania. Będziemy wdzięczni za rozszerzenie, za komentarze do wideo i za polubienie strony. Na tym bardzo wszystkim dziękuję i do widzenia. Dziękuję, do widzenia. Dziękuję.